kluby sportowe Orange to projekt, który ma na celu utworzenie 100 klubów w całej Polsce. Najważniejsze z założenia tego projektu są takie, aby aktywować lokalne środowiska, szczególnie te mniejsze ośrodki, gdzie ta infrastruktura sportowa jest dużo mniej dostępna. Oczywiście projekt ma swoich ambasadorów, jestem jednym z nich. Cieszę się, że mogę być w gronie tak zaszczytnych ludzi jak chociażby Marcin Urbaś, czy Jurek Dudek, Milena Radecka, Tomek Jankowski i kilku innych. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, rozgrywki regionalne, wiele klubów z naszego regionu pomorskiego bierze tu udział. Myślę, że jest dużo radości, ćwiczenia są bardzo trudne. Organizatorzy przygotowali wymagające konkurencje, ale radzimy sobie nieźle. My jako ambasadorzy pomagamy również, aby przebiegało to wszystko sprawnie. Atmosfera sielankowa, WF w Gdańsku, pozdrawiam serdecznie, szczególnie rektora. Dziękuję bardzo. Zawsze warto promować sport wśród młodzieży, wśród dzieci. Bo sport w życiu im się przyda na pewno, ukształtuje ich charakter. Dzięki przecież rywalizacji sportowej będą mogli później w jakiś sposób w dorosłym już życiu opanować te wszystkie problemy dotyczące podejmowania decyzji pod presją, jak sobie poradzić z porażką, jak się integrować, jak zahartować swój charakter. I ja myślę, że to jest takim fajnym pomysłem, takim dobrym. No a z drugiej strony oczywiście wspomnienia, które tutaj gdzieś tam poprzez różnego rodzaju turnieje, konfrontacje będą szły z nimi przez całe życie. I jak będą już tacy dorośli jak my, to będą na pewno z miłą chęcią wspominać, jak to było fajnie jechać na jeden turniej, na drugi czy na jakiś obóz sportowy. Każda aktywność, każdy rodzaj sportu jest czymś niesamowitym. No ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak. W przeciągu całej kariery swojej poznałem, no nie wiem, setki ludzi, tak, nowych znajomości, kolegów, koleżanki. Byłem w dziesiątkach różnych miejscach na świecie. Zwiedziłem również wiele ciekawych rzeczy w Europie i na świecie. No to jest ileś tam, powiedzmy, lat takiej kariery, nie wiem, 10, 15, być może 20. Jeśli jest się otwartym człowiekiem, jeśli się lubi konkurować, podróżować, no być cały czas w ciągłym ruchu aktywnym, no to jest idealne. Po drugie, no są też inne takie rzeczy, jak nauka punktualności, jak poszanowanie pracy swojej, cudzej, całego zespołu, jak w grupie się człowiek zachowuje. No to są niesłychanie wiele jest tych takich sytuacji psychospołecznych, ale nie tylko, które rozwijają dzieci, myślę, że w dobrym kierunku. Szczerze mówiąc, widząc, co tutaj się dzieje na tych rozgrywkach regionalnych klubów sportowych Orange, wydaje mi się, że nie muszę za bardzo zachęcać, bo dzieci są tak aktywne, taką radość czerpią z tego, że mi to daje zastrzyk energii i mi się bardziej jeszcze chciałoby z nimi zagrać, więc chyba naprawdę to oni mi dają motywację największą.